Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Bolimowski, jestem zawodnikiem klubu MMKS Wojownik Skierniewice i dzisiaj przygotowałem dla Was kilka ćwiczeń do wykonania w domu podczas kwarantanny. Aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele korzyści. Jest to m.in. poprawa pracy układu sercowo-naczyniowego, poprawiony metabolizm, co pomaga osiągnąć lepszą sylwetkę w krótszym czasie. Jest to także korzystne dla naszego układu odpornościowego. Nasz trening zaczniemy od krótkiej rozgrzewki wszystkich stawów, od góry do dołu. A więc ćwiczenie numer 1, pompeczki klasyczne. Jeżeli ktoś nie daje rady takich męskich pompek, jest wersja łatwiejsza, damska na kolanach. I o czym należy pamiętać przy pompkach? O tym, żeby nasze łokcie nie poruszały się na zewnątrz, tylko możliwie blisko wzdłuż tułowia. Myślę, że optymalnie byłoby kąt 45 stopni w stosunku do tułowia. Także pompeczki. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I wersja damska na kolanach. Pokażę może z boku. Oczywiście pośladki napięte, brzuch napięty. Ćwiczenie numer 2. Będzie to bieg górski. Zaczynamy sobie od takiej pozycji podpartej. Jedna noga z tyłu w zakroku i przeskokiem zamieniamy nogi naprzemiennie. Pamiętamy o oddychaniu głęboko. Ćwiczenie numer 3. Wzmacniamy mięśnie brzucha, cały nasz tutaj core, gorset mięśniowy. Pozycja podparta przodem. Opieramy się na przedramionach i na stopach. I tutaj przy desce bardzo ważne jest, żeby napinać mięśnie brzucha, pośladki. I trzeba sobie wyobrazić, jakbyśmy chcieli zbliżyć nasze łokcie, nasze przedramiona w kierunku stóp. Także napinamy brzuch, pośladki, ręce skierowane na wprost, nie krzyżujemy rąk i jakbyśmy chcieli złączyć stopy z naszymi łokciami. Ok, ćwiczenie numer 4 to wykroki. Można to połączyć z zakrokami. Także zaczynamy sobie od pozycji stojącej. Wykrok, raz jedna noga, raz druga. Plecy proste, brzuch napięty i tak samo można robić też zakroki, czyli nogę kierujemy do tyłu. Wzmacniamy nasze mięśnie nóg, głównie czworogłowe, uda. Ćwiczenie piąte, wzmacniamy tutaj głównie nasze plecy, mięśnie grzbietu. Kładziemy się na brzuchu, wyciągamy ręce z przodu, nogi leżą swobodnie i bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest, aby nadmiernie nie wyginać naszego odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bo jest to szkodliwe. Dlatego skupiamy się na tym, żeby powoli najpierw unosimy ręce, następnie głowę, odcinek piersiowy i dopiero podnosimy nóżki, trzymamy przez kilka sekund i kładziemy z powrotem na ziemię. Można przytrzymać oczywiście w górze kilka sekund, tak jak powiedziałem, ale wystrzegamy się nadmiernego przeprostu. Wcale nie trzeba tak wysoko podnosić naszych kończyn, żeby zaangażować te mięśnie. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na naszych tricepsach, mięśniach trójgłowych ramienia,
i będą to pompki, jednakże w wąskim rozstawie ramion, czyli mniej więcej ręce na szerokość barków i głowa tak samo jak poprzednio jest przedłużeniem kręgosłupa i jedziemy naszymi pompkami. I oczywiście wersja ułatwiona, pokażę od boku, na kolanach, tak samo jak wcześniej, brzuch napięty, pośladki napięte i pracujemy. Ćwiczenie siódme, wzmacniamy mięśnie brzucha. Ćwiczenie nazywa się Russian Twist. Zaczynamy od pozycji siedzącej, unosimy nogi lekko do góry, ugięte w kolanach. Próbujemy utrzymać równowagę i w tej pozycji wykonujemy naprzemienne skręty tułowia z dotknięciem do podłogi, ziemi. W zależności od tego, gdzie ćwiczycie, można sobie w ręce wziąć butelkę wody, jakiś hantelek, obciążnik i z powodzeniem to samo ćwiczenie wykonywać w troszkę utrudnionych warunkach. Do kolejnego ćwiczenia wykonujemy klęk podparty i będziemy naprzemiennie unosić ręce i nogi, ramiona i nogi, ale po przeciwnej stronie, choć jeżeli ktoś jest na tyle, ma rozwiniętą równowagę, to może spróbować po tej samej stronie, aczkolwiek dla początkujących proponuję, żeby to były przeciwne kończyny, także unoszę lewą rękę, prawą nogę, trzymam chwilę i zmiana. I tutaj również wystrzegamy się tego załamania w odcinku lędźwiowym. Trzymamy, po to trzymamy spięty brzuch, żeby zapobiec właśnie temu. I jedziemy. Brzuch spięty. Ćwiczenie przedostatnie nazywa się glute bridge, czyli mostek w leżeniu tyłem. Kładziemy się, podciągamy nogi, stopy blisko pośladków, leżymy sobie wygodnie i unosimy biodra tak, żeby tworzyły linię prostą, żeby nasz tułów tworzył linię prostą. Ręce wzdłuż tułowia opierają się o podłogę, o ziemię. Dla bardziej zaawansowanych to ćwiczenie można wykonywać jednonóż, czyli wtedy jedna noga jest cały czas wyprostowana i unosimy tułów, cały ciężar ciała na jednej nodze i lewa. Ostatnie ćwiczenie ode mnie nazywa się Padnij Powstań i tutaj już można pójść na całość. Można się naprawdę nieźle zmęczyć, jeżeli wykonacie odpowiednią ilość. Zaczynamy od pozycji stojącej. Wyskok w górę. Padnij, czyli przechodzimy do podporu przodem. Klatka cała musi dotknąć ziemi. Cały nasz tułów ma kontakt z ziemią. Następnie wracamy z powrotem do podporu. Wyskok w górę. I jedziemy w ten sposób. Myślę, że wystarczy.